Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Wow. Mamy śnieg. Ogólnie boję się, że będą lagi, ale wow, jak to kozacko wygląda. Boże, jak dawno na starcie nie było śniegu. O masakra, jak to cudownie wygląda. Bardzo fajnie. Zobaczymy, jak to będzie działało, gdy będziemy grać, ale na razie no jestem zachwycona, no cudownie. W ciągu kolejnych 5 tygodni poznamy sagnę składającą się z 5 rozdziałów. Więc co tydzień będą nowe zadania, które są ze sobą powiązane, więc mega fajny pomysł. To co, lecimy jakieś zadanko z osiołkiem? Osiołkiem, koziołkiem! Podchodzi do ciebie świąteczny koziołek. Delikatnie cię trąca, jakby chciał zwrócić na siebie twoją uwagę. Na wstążce zawiązanej wokół szyi i koziołka wisi zawieszka, na której napisano: wróć do pani Holdsworth do stajni Morland. Nowe żetony! Podobne tych jesiennych w sumie, czekajcie, chyba nawet je tutaj mam. No, bardzo podobne. Mogę jakieś ładniejsze zrobić, no dobra. Są lekkie lagi, już widzę przez to, no ale jednak to pewnie przez mój komputer, głównie nie przez SSO, ale wow, jak to wygląda fajnie. Chyba jak był śnieg kiedyś na Jorwiku, to tutaj właśnie było widać normalnie drogę, a teraz jest lód. Wow. Nie no, śnieg kozak, nawet wiecie jak inni jadą, no naprawdę bardzo ładnie. Ile koziołków. Ej, taki, patrzcie, kurnik dla koziołków. Śmieszne. Gorące zimowe pozdrowienia. Maya i Crazy Carmel przychodzą w odwiedziny. Widzę, że występem przeze mnie pomału pomocnik was odnalazł. I to w samą porę. To najbardziej magiczny czas w roku. Odkąd tylko pamiętam, razem z moimi świątecznymi koziołkami próbuję rozszerzyć wieści na temat jorwickich obchodów zimy. Tak się cieszę, że postanowiłaś wziąć w nich udział. Choć przecież taka pracowita z ciebie pszczółka. Ciekawe porównanie do pszczoły w zimę. Nie powiem, że nie. Czy ty i Crazy Carmel macie ochotę na ciasto z jorgodami? Jorgodami, okej. Okay. Albo może od razu zacznę wyjaśnić tradycję tej niezwykłej wyspy. Więc je pozdrowię, okej. Okay. To się przyda na pewno. Jak świętujesz tę porę roku? Na szlak. Ja na pewno nie. Daję prezenty i rozwieszam zimowe ozdoby. No raczej pierwsze, myślę. Cudownie, z wiekiem nauczyłam się, że nie ma nic ważniejszego niż przyjaźń. Dbaj o nią, kochana, a będzie trwać całe życie. Skoro już wiem, jak obchodzisz święta, to opowiem ci o zimowych tradycjach Jorwiku. Zaczynam od zdobienia świątecznych koziołków z ostatnich jesiennych zbiorów słomy. Liczę na dobre żniwa kolejnego roku. A dzięki odrobinie magii, słomiane koziołki ożywają. Tak jak ten maluch. A to jeszcze nie wszystko. Moje pszczółki może i będą spać do wiosny, ale zimą na Jorwiku jest tyle rzeczy do zrobienia i odkrycia. Wierzymy, że podczas zimy należy się dzielić i obdarowywać. Wtedy właśnie czujemy, że jesteśmy blisko naszych przyjaciół i ukochanych. Mamy tradycję zapalania świecy z życzeniami na nowy rok. Siadamy przy ognisku i opowiadamy sobie historie stare jak świat. Ale nie tylko ludzie świętują zimę. O tej porze roku jorwickie zwierzęta zbierają się w gromady, by się ogrzać. A niektóre nawet biorą udział w naszych obchodach. Najważniejsze, byś spojrzała w niebo. Wyspa Jorwik znajduje się niedaleko północnego koła podbiegunowego, więc możemy podziwiać piękną zorzę polarną. Gdziekolwiek się tylko pojawia, mieszkańcy Jorwiku zaczynają się tam gromadzić. Wow. Długie jest zadania w sumie. Obserwuj niebo, Maya. Jeśli chcesz zobaczyć więcej naszej jorwickiej zimy, mamy pewne miejsce, które o tej porze roku jest przepełnione radością. Nazywamy je zimową wioską. Zamieszkują ją kaprany. Udało ci się już kogoś spotkać? Niektórzy mylą je z elfami. Kaprany to wspaniali gospodarze, którzy są jednak czasami trochę psotliwi. Nawet nie wiedziałam, że się nazywają kaprani. Naprawdę. By się tam dostać, odszukaj sani i porozmawiaj z kapranami, którzy z pewnością ci pomogą. Tak, tak, tak. Coś tam, coś tam. No bo serio takie zadanie. No kurde, ile można grać o jednym? Nie lubię takich zadań, takich przedłużających. No, można kupić śnieg nawet. Teraz to ma trochę mniejszy sens niż wcześniej, ale okej, Star Stable. O, pamiętam, to w tamtym roku też było. On tutaj gada, że można kupić tam sobie śnieg. Ogólnie nic ciekawego. No wiecie, w tamtym roku to faktycznie miało sens, ale teraz jakby stoję już na śniegu i to wiele lepsze niż Jamesa, więc... Ach, pewnie pani Holdsworth ci tu przysłała. Dziękuję, świąteczny koziołku. Teraz ja się nią zajmę. Przekaż pani Holdsworth moje najgorętsze pozdrowienia. Meee! Świąteczny koziołek beczy na pożegnanie i ucieka. Pięknie to zademonstrowałam, myślę. Idziemy. Gotowa pojechać do zimowej wioski? No to ruszajmy. Jorwik jest zamiast zbyt ciepły? No nie wiem, no nie wygląda w tym roku, no ale okej.
tym roku naprawdę wygląda zimowo. Mega fajnie, że zrobili śnieg. Naprawdę po tylu prośbach graczy w końcu się udało. Naprawdę mega fajnie. Ach, rześki mróz. No tak, achem. Witaj w zimowej wiosce i baw się dobrze. Cudownie cię widzieć, Maja. Oczywiście, że wiem, jak masz na imię. W końcu znam zimową magię. Szkoda, że tak mało PD, ale przynajmniej jakieś jest, tak? Nie narzekajmy aż tak. To moja ulubiona pora roku, a także ulubione miejsce. Wspaniale, że też możesz się nim cieszyć. Pozwól, że pokażę ci zimową wioskę. No, wszystko po kolei trzeba objechać, tak. W tamtym roku coś podobnego było. No, zimowa wioska na razie się nie zmieniła zbytnio, no ale... coś tutaj jest, tego nie było wcześniej, dobra. Dobra, ciekawie. Dobra, zobaczymy w ogóle wioskę. No dobra, tego chyba nie... Nie wiem, czy był ten kłas. Mi się wydaje, że go nie było. No, są takie małe zmiany. Drzewa są chyba ładniejsze. Tak mi się wydaje, bo nie wiem, wydaje mi się tylko. Drzewo jest w tym samym miejscu. Jest kalendarz adwentowy. Co może być lepszego od otrzymania prezentu? Otrzymywanie prezentu każdego dnia. Nie zapomnij zajrzeć od drzewka Jul, by odebrać swój codzienny podarunek. Zimowa czapka ze śnieżką? Zobaczymy, jaki w tym roku będzie outfit, bo ja go jeszcze nie widziałam. O, nie, mam mało miejsca w ekwipunku. Aha, czyli taki bardziej czarny, no dobra. To kiedyś można było wejść do szafy. Czekajcie, muszę się wypakować, bo po prostu mi się nie zmieści już zaraz. To jest wymiana, wymiana. W tym sklepie towary kupisz za zimowe symbole. Zobacz jego asortyment. Są dwa, okej, coś nowego. No chcę tą szafę chcę zobaczyć. No nie chcę się wracać już tam. No proszę. No dobra. Otwierajmy, dopóki będę miała miejsce. Aha, no dobra, szybko mi poszło, nie? Pasza, wow, super, super prezenty, uwielbiam Star Stable. Jakby te prezenty są moim zdaniem fajne, że są w grze, ale jednak chyba kalendarze na stronie mi się bardziej podobały, bo tam było jednak więcej tych rzeczy. No te takie, no ta pasza, to pyta dla końca też jest słabe. No niby w kalendarzu na stronie były tam jakieś, nie wiem, rysunki czy coś, ale było ich zdecydowanie mniej niż teraz tutaj jakiegoś pyta dla konia. No właśnie, jeszcze 50, no to w ogóle, kiedyś było 200, no to chciałam 150, no to żarty. No, kolejne. Horse XP 200. No kurczę. Szylinki Jorvik. No i wiecie, ich strasznie dużo jest takich gówien małych. No ale wiesz, mam miejsce, no co jest? Halo, mam tutaj, o co chodzi? Skam. Szukasz najnowszych ubrań, sprzedawcy zimowej wioski mają asortyment najwyższej jakości, którego możesz skorzystać zarówno ty, jak i Crazy Carmel. O, stalnia jest przyozdobiona, właśnie. W tamtym roku była podobnie, ale chyba coś zmienili. Też jest bardzo ładnie, moim zdaniem, bardzo ładnie. Dobra, jestem ciekawa szóstki. To jest? Podkowy? Coś podkowy? Okej, podkowy. No najlepsze podkowy, jakby niby przydatne dla osób, które nie mają, ale ja mam taką czwartą chyba. No to wiecie, tak średnio. Ale dobrze. Siódemka, brązowy kantar. Okej, pokażcie. Ale ładny, nawet pasuje do konia. Ogólnie kadry są bardzo ładne, no ale te ręce tej postaci mi tak nie pasują. No patrzcie, jak ona jakby miała wodze. Średnio wygląda. No dobra, może mieć ten kantar. Ale czy on pasuje do bluzki? To jest moje pytanie. Do bluzki, do czapki. No średnio, no ale okej. Spoko, Star Stable. A to? Coś tam się kryje, ciekawe co. Ale trochę się zmieniło, widzę w tej wiosce. Tak minimalnie, ale jednak się trochę zmieniło. Tego chyba nie było w ogóle. Ej, tego to w ogóle nie było. Co tu się wydarzyło? Czekajcie. Tego nie było. Nie, no nie było tego. Tego wyścigu chyba też nie. Okej, jest coś nowego, bo jakby nic nie robili nowego w tej wiosce, więc fajnie, że coś w końcu zmienili. Naprawdę, tutaj też tego nie było. No mega, mega. Dobra, zróbmy dalej te zadania. Tam, gdzie on nam opisuje wszystko. Magazyn! No jak ja tego nie widziałam? Tam było tyle osób! No kurczę! Dlaczego ja? Dlatego jestem taka ślepa! Chcesz szybko zmienić strój albo wyposażenie? Ten obszar magazynowy na pamięci dostał do twojej szafy. Super, dobrze wiedzieć. No patrzcie, to jest ludzie, nie widziałam tego. Wchodzą tu. Co to jest? 50 czego? Tak wyglądają te szlingi? Jest jakaś w ogóle inna ikonka. Masakra, mega brzydka. Ktoś jest z takim cukierkiem karmelowym. Aj, to ładne. Nie, no masakra. Nie podoba mi się zupełnie. Jakby nie. Ten sklep mi się nie podoba. Myślałam, że mam takie dwa fajne. No trudno. Kościołek, jaki ładny! Taki biały!
Nie mam takiego zwykłego, ale ten też jest piękny, Boże. Śliczny. Ale też fa... O, to jest bardzo ładne, to mi się podoba. Jakie ładne spodnie. O Boże, jakie piękne rzeczy tutaj są. O kurde, ja chcę wszystkie. Jaki wiewiórek, Boże. Uwielbiam, kocham. Mega mi się podoba wszystko. No, nie no, a ta bluzka. Patrzcie, ten w ogóle outfit, taki cozy outfit, bardzo ładny. Mega mi się podoba. Tego w głowie nie mogę, ale Boże, jakie piękne. A te spodnie? Te spodnie, no spoko, ale nie no, jestem zakochana w tym, nie? Te spodnie, no przepiękne. Ten koziołek też, no cudowne, cudowne. Jestem fanką, naprawdę bardzo ładne ciuchy. Ostatnio z Terce były naprawdę bardzo, ale to bardzo ładne ubrania. Mega mi się podobają. No po prostu ten krój spodni, jestem zakochana i ta bluzka, no cudowna, cudowna. Jakby jestem fanką, totalnie, bardzo ładne ciuchy, bardzo ładne, naprawdę. Ciuchy, przecież totalny glow up, muszę przyznać. Sklepy, okej. Okay. Takie mech, mech, takie średnie. To też takie jakby ładne, no ale... O, czaprak ładny. Czaprak jest naprawdę bardzo spoko. Reszta już stara grafika, to nie patrzę tak zbytnio. Sweterki. Te sweterki ogólnie są bardzo ładne, ale z tego co pamiętam, ich mankamentem było to, że nie mają statystyk. Aha, mają statystyki. To były chyba jakieś te, bo te są tańsze. Tak, to były takie, tylko takie były. Ale widzę, że chyba dodali. Bo mi się wydaje, że ich nie było w tamtym roku. Bo faktycznie drogie są, ale są ładne. Są bardzo ładne. O kurde. Naprawdę, no ciężki wybór. Uuu, jakie brody, patrzcie na to, Boże. To jest taka Mikołaja, w ogóle tanie, bardzo fajnie, że tanie. Uuu, prezenty. Ale ładne. Outfit piernika, fajne okulary. Nie, no bardzo spoko. Fajnie, że tutaj taki tańszy sklep, to mi się podoba. Ogólnie podobają mi się te rzeczy, ale szkoda, że teraz te ciuchy z nową grafiką nie są takie tanie. Bo kiedyś, jak jeszcze dawno, dawno temu, starcy budowały ciuchy na takiej uroczystości bardzo tanie, z dobrymi statystykami. No a teraz tak już nie robią niestety, no szkoda. O, po prostu wiecie, co mi ratuje życie? Ścianka taka zielona. Bo przed wami się tak pewnie średnio przydaje, ale mi do miniaturek, jak prawie zawsze wycinam postać. I wiecie, ile to czasu mi zajmuje? A z takim czymś to po prostu cud miód malina dla mnie. Fotografia to idealny sposób do zachowania wspomnień, więc postanowiliśmy w wiosce tło do zdjęć. Crazy Karel potrzebuje treningu i nie musi opuścić zimowej wioski. Skorzystaj z tego wybiegu. Bardzo ładny, bardzo ładny. Jakieś nowe sklepy? Chyba tak. Patrzcie, bo tego nie było. Uuu, więcej ciuchów. Ej, dużo ciuchów dodali. Wow. Takie były chyba w dzikim lesie. Ale wow, jestem w szoku. Naprawdę, bardzo dużo dodali. Tu też takie dosyć ładne. O, tutaj ładne. Dobre statystyki. Ej, podobają mi się te sklepy. Dużo ich, naprawdę. O, są nowe konie, właśnie. Ogólnie kupiłabym, ale mi nie stać. A jednak no serkońce teraz są drogie, także no nie kupowałam już. A konia się możemy tak zobaczyć. No trudno, niestety. Uuu, ta maść jest ładna. To też są, fajnie, że są takie ciekawe maści. Bo jak ostatnio dodali konie, no te maści, wiecie, były takie pospolite. A te są naprawdę bardzo ładne. Uuu, jakie jabłuszka, ale ładne. Gdybym miała kupować, to kupiłabym... Ten jest jakby inny, ale tak średnio mi się podoba, czyli jest taki ciekawy. Ale chyba tego bym wzięła, bo to jest taki, no, stęp. Wow, jak główką rusza koniu. Kłusik, ale jaki skoczy, no, niezłe wrażenie. Galop. Nie wiem, czy to tylko tutaj się tak pokazuje dziwnie, ale bardzo dziwnie tą głową robi, jakby tak, wyrzuca mocno. To już jest normalnie. O Boże, głową tak, psz, tak, Boże, bardzo dziwnie głową. Chody są dziwne, ale może jednak jakbym jechała, to bym koniu wyglądał ładniej. No bo te konie, które dodali ostatnio, to takie wiecie, no te maści były bardzo pospolite. Nie było nawet z czego zbytnio wybierać. Dobra, tutaj. O, to są te stare konie, w ogóle nie ma zimowego konia. Szkoda, pewnie będzie w kolejnym tygodniu czy coś. Nie ma wycieczki bez oglądania stajni, tylko spójrz te wspaniałe konie. Zimowa wioska prawie propsuje. Mega spoko. O Jezu. O Boże, jakiś błąd. Gdzieś wjechałam. Pomocy. Cudowne miejsce, prawda? Wiedziałam, że ci się spodoba. Wraz z kolejnymi zimowymi dniami wypatruj nowych koni i aktywności, które trafiają do wioski. Powiedz, lubisz magiczne konie? Och, co to za pytanie, pewnie, że lubisz. No i wyścigi też. Będziesz się świetnie bawić. Maja, a udało ci się kiedyś dosiąść niedźwiedzia? Nie? Ho, ho, ho. Nic więcej o tym nie powiem, by nie popsuć zabawy. Poszukaj też wyjątkowego handlarza sprzedającego pamiątki.
To jest kłamstwo. Bo ja jechałam gdzieś na niedźwiedziu, halo. Czemu taki dialog? Ja jeździłam gdzieś na niedźwiedziu. Skam. Baw się dobrze i wracaj do nas, by móc zobaczyć i zrobić coś nowego. Ostatnia rybicka pogoda jest bardzo dziwna i wygląda to, że się pogarsza. Lepiej sprawdź, czy ktoś nie potrzebuje twojej pomocy. Aha! Renuan, zero szylingów? Ponad wiatr zaczął przybierać na sile w Morland. U, tu jest takie, wow, patrzcie, jakaś nowa ikonka. Ej, takiej nigdy nie widziałam, o kurde. Ej, no takiej nie było, no wam zmienili mnie. O kurcze, ale dziwne bardzo. Jaka zamieć, o kurde. Patrzcie, jak w ogóle zrobili skały, ale zamieć. Ale przekozacko to wygląda. Oj, lak. Ale nawet mi nie laguje tak mocno, cudownie. Ale to przepięknie wygląda, Boże. Jestem zakochana w Stastej, bo naprawdę nowo. Fotka, trzeba zrobić fotkę. Boże, miniaturka będzie. Haha. Zawsze lubiłam wioski, ale wiecie, tym razem inaczej. No przekozacko to wygląda. Czy mam dźwięk włączony? Chyba nie. No nie, tak nie może być. Włączamy. O, co to muzyka. Kojarzy mi się z tym. Ojeju, co to? Aha, to jest płot. On był zawsze tutaj? Wow, patrzcie, jaki super, on cudownie jest, Boże, kocham, uwielbiam. Uff, Maja, dobrze widzieć przyjazną twarz tej ziemicy. Dzięki, że jest, tu jesteś. To jest przykre. Rety, ale ziom, było pewne, że czeka nas trochę śniegu, ale że aż tyle? Każdy miał otrzymać przygotowane zapasy, ale ta zamieć wszystko popsuła. Wszystkie zapasy wypadły mi z ciężarówki, kiedy ta wpadła w poślizg. Próbuję ją odnaleźć, ale nie idzie mi najlepiej. Pomożesz mi je znaleźć? O, 50 szylingów, spoko. Szkoda, że nie mam pedala postaci. Zawsze o tym ubolewam, bo lubię pedala postaci. 22 level, miękło się naprawdę. Ale no przepięknie zrobili zimę. Na razie jestem po prostu zakochana. No nowo w Starstiego, no przepięknie zrobili, naprawdę. No te skały, nawet no wszystkie szczegóły na razie są super. Nie widzę w ogóle żadnych mankamentów w tej zimie. No cudownie, cudownie. Nawet mi nie laguje, po prostu, no jestem zakochana, naprawdę. Cudownie, przepięknie, no uwielbiam. Masz wszystkie, ale super, nadzieja nie umiera nawet w samym środku burzy dzięki ludziom takim jak ty. Dziękuję, naprawdę, to pomoże wszystko naprawić. I co, to tyle? Aha, chyba tak. Uuu, jest ten wyścig z płytwusiem, Boże, tutaj. Co może być lepszego niż pędzenie po śniegu, ślizganie się po lodzie, rzecz jasna. Komu potrzebne łyżwy, gdy Crazy Carmen to taki zwinny wierzchowiec? No dalej, spróbuj, zaczynamy? Czekaj, Maya, zupełnie cię ostrzec przed przeszkodami. Tutejsi kapłani zupełnie nie potrafią prowadzić sań, dlatego zbyt szybko i zbyt nisko. Ciągle coś im wypada i lądują na drogach nieświadomych jeźdźców. Ale miej oczy szeroko otwarte, a na pewno nic się nie stanie. W porządku, możesz zaczynać. Przygotuj się. Start! W ogóle, mam być jakieś zadania chyba z więcej miało być. Czemu ich nie ma? Nie widzę ich w ogóle. Trzeba to wykminić. Okej, mamy wyścig zrobiony. O, tu jest jakieś zadanie. Właśnie, zapomniałam o nim. Coś tam pewnie będzie. W zimowej wiosce mam nawet własną walutę. Jeśli chcesz tu zostać kimś ważnym, oto co musisz zrobić. My, kapryny zimowej wioski, bardzo cenimy zimowe symbole. Możesz z niej kupić mnóstwo odjazdowych rzeczy, które znajdziesz tylko u nas. Jak je zdobyć? Zimowe symbole można znaleźć tylko podczas naszej obecności. Zdobędziesz je za udział we wszystkich zimowych aktywnościach, takich jak wyścig, dżingla czy wykonywanie zadań. Jeszcze jedno, czasami pewnie zdarza ci się zobaczyć tę zorzę polarną, prawda? Powiedz zarówno w zimowej wiosce, jak i na Jorviku. Jeśli za nią podążasz, na pewno znajdziesz jeszcze więcej symboli. Wow, i to tyle? Ciesz się naszą mroźną zimową zabawą. Wow. To jest zadanie? Nie. Nie, tylko taki informator.
Koniec? Halo, odjeżdżamy wyścig. No dobra, pojedziemy już do płetwusia, ale to koniec? Mam być jakieś zadanie jeszcze takich, wiecie, bardziej głębokich. No bo w toku nie mam żadnych, tam pomogłam i co? To... No dobra, no to koniec chyba w takim razie. No okej. Okay. Jakoś tak krótko, miałam wrażenie, że to powiedzieć, jak wiecie, nie skończyłam, bo to godzinę nagrywać w ogóle. A jednak nie, dopiero nagrywam 36 minut, pewnie widzicie to, nie wiem, 20-15 minut, pewnie wytnę połowę. Gdzie jakieś moje jeżdżenie, jakieś głupie gadanie. Wycinam oczywiście. Nie, bo trzeba mi czasami przedłużyć, po prostu gadam za dużo. Na przykład jak teraz. Teraz tak patrzę i jakby nie widziałam innych outfitów. Pominałam jakiś sklep chyba. Tutaj będzie. Okej, coś jest. No może tutaj będzie. Wow, tych ciuchów w ogóle nie widziałam. Ej, w ogóle nie mogę scrollować. Czemu? O, chyba już mogę. Dobra. Tu są jakieś nowe. Okej, tutaj też tego nie było na pewno. Jedynie, żebym jakaś aktualizacja pominęła. Może faktycznie są nowe ciuchy, ale nie z tej aktualizacji. No dobra, ciekawe. Brakuje mi innych outfitów, czegoś mi brakuje. Zadania chyba faktycznie wszystkie zrobiliśmy, tylko pojedziemy tylko płetwusia. Ale jednego sklepu mi brakuje. W ogóle tam były takie ciekawe ciuchy. Jest rzeka zamarznięta. Cudownie. Ogólnie mam wrażenie, teraz pojedzie się ciężej porusza. Tak wolniej koń dużo jedzie. No patrzcie na to, no przepiękne. Po prostu... No cudownie to zrobili, nawet patrzcie tej roślinki, no jeju, przepięknie, mamy płetwusia. Płetwuś piszczy i kwacze z podekscytowania. Rozpoczęli próbując pokazać płetwami, że ślizga się po lodzie. Chyba chce, żeby się ścigała na zamarzniętej rzece. Jedziemy. To bardzo ciężki wyścig. Po prostu te zakręty były tragiczne, ale udało mi się. Oczywiście muzyczka podpuszcza. Jestem fanką. Okej, chyba to już wszystko. Jeszcze pojedziemy do tej zimowej wioski, bo ja muszę znaleźć ten jeden sklep i są te ciuchy na tej... Mam ten sklep, nie widziałam go. Patrzcie w ogóle, ile rzeczy z niego mam tutaj. Okej, to są te stare i tutaj są te nowe, których szukałam. Te spodnie, Boże, patrzcie jakie kolorowe, ale jakie drogie. Co na mnie nie zachęca, ale no świetne są te spodnie, takie śniegowce mam wrażenie, takie kolorowe. Jakie siodło, takie kucyki płonne totalnie, Boże, no przepiękne. Urocze, naprawdę, bardzo dużo ciuchu dodaj, to jest fajne. Szkoda, że tak mało na tych wymianek, no bardziej bym wolała jednak na wymianki niż do kupna. No ale do wymianki też są bardzo ładne. Więc ogólnie święta bardzo fajnie wszystko zrobili. No ten śnieg no przecudowny jest. I ogólnie no po prostu grafika cudowa, cudowna. Szkoda, że tak mało zadań, bo jednak no nie było jakoś ich dużo, ale myślę, że w kolejnym tygodniu to nadrobią. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że będzie kolejna świąteczna aktualizacja, przynajmniej się postaram. Także do zobaczenia i pa! Wesołych świąt!